13 września 1894 roku to dzień, w którym Julian Tuwim przyszedł na świat. Na filiżankach, które przetrwały wojenną zawieruchę, zachowały się portrety dziadków Łapkowskich. Rodzice rozmawiali ze sobą po polsku. Matka czytała dzieciom do snu polskie wiersze. W języku żydowskim pisać nie mogę, gdyż ani go nie znam, ani nie znałem, ani w domu nigdy nie słyszałem, twierdził poeta. Julian Tuwim założył istniejący do dziś Związek Artystów i Kompozytorów Scenicznych. Polscy poeci spotykali się w jednej z paryskich kawiarni. Nastrój tych spotkań był raczej smutny, przepełniony poczuciem bezsilności, klęski i goryczy. W 1947 roku Tuwim otrzymuje stanowisko kierownika artystycznego jednego z warszawskich teatrów, które sprawuje przez 3 lata. W ostatnim okresie życia Tuwim pisał wiersze tylko na zamówienie bliskich sobie ludzi i redaktorów różnych pism. Wiele z tych wierszy dotyczy różnego... Lecz nie na mnie, i nie na mnie, i nigdy w życiu mnie nie będzie. Zostanę w liście, zostanę w śnie, w tkliwe, śnieżnej legendzie. Nic o tym nie wiesz, czekasz drżąc, dzień ze mnie sypie się i szepce. Ach, serce mojej młodości, w srebrnej nosisz to ręce. Pusto i ciepło w tym kafe, zima w oknach, szronem się perm. Nie czekaj, idź, nie spotkasz mnie.